kilkanaście godzin po przedstawieniu tych dokumentów i prawdopodobnie w sytuacji, kiedy nie było możliwości przeczytania tych dokumentów, bo jak, wypowiada się minister Jacek Rostowski z Davos. I mówi tak, myślę, że problem polega na tym, że Leszek zdaje sobie coraz bardziej sprawę z tego, że popełnił błąd. I ciąg dalszy. No, jak ktoś jest w stanie czytać w cudzych myślach? To na tym ma polegać debata, że bez możliwości odniesienia się do poważnych analiz uzyskujemy replikę, że ktoś na podstawie, jak rozumiem, wglądu w cudze myśli, że oto w tych myślach tkwi bardzo poważny błąd, tego samego dnia, czyli wczoraj. To jest w programie TVN24 wieczorem. Tak jest, taki tytuł. Wypowiada się Jan Krzysztof Bielecki i mówi, cytuję. Za chwilę Leszek Balcerowicz jest w stanie zaprzedać duszę diabłu, żeby tylko obronić system OFE i co chwilę próbuje coś innego nam udowodnić. Czy to jest próbka, przykład debaty? Pani minister Feda, następna próbka. Gazeta Prawna, dzień przedwczorajszy. Opinia, czy wypowiedź raczej, na temat propozycji forum. Propozycje profesora Balcerowicza mają charakter barbarzyński. Są zupełnie nieadekwatne do naszej sytuacji demograficznej, gospodarczej i kulturowej. Mówi minister polityki społecznej Jolanta Fedak. I cienia dowodu.